Siemanko, jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Chciałem powiedzieć już 3, ale jeszcze nie została oficjalnie chyba zapowiedziana, czy została. What the hell? Co ja? Nie zrobiłem tutaj... Aha, to się trzeba zapisać dopiero. Co? A czemu? Ja czegoś nie ukończyłem tutaj? Poważnie? A to mi się wydawało, że na 100% to ukończyłem, ale coś mi się chyba nie zapisało. No ale okej, dobra, w takim razie pojedziemy sobie to jeszcze raz golfem, nie ma problemu. Spoko. Chętnie sobie pojadę, dlatego... Albo może jakiś inny samochód wybierzemy. Nie no, golfa mam w klasie A. O, ale kozacko on wygląda. Dzisiaj natomiast też mam ochotę pojeździć jakimś hot hatchem, albo nie. Znaczy miałem ochotę pojeździć Fordem Focusem RS, bo to jest fajne auto, ale... Pomyślałem sobie, że wybiorę samochód, który będzie mi sugerować gra do mistrzostw. Po prostu z jakiejś tam danej klasy i tyle. Zobaczymy, jak mi teraz pójdzie po takiej dosyć długiej przerwie nieobecności w tej grze, muszę przyznać. Naprawdę, przyznaję się bez bicia. Dosyć długo nie byłem w Fordzie i trochę boli mnie to, no bo to jest zajebista gra. I właściwie tylko jedyna gra, w jaką gram na konsoli Xbox One. Dobra, startujemy! Mamy tutaj A1, mamy Clio V6, nie Focusa, tylko jakoś nazywa Fiestę, Forda Fiestę czerwoną. Ojojoj, nie, dobra, tu trzeba sobie przypomnieć, jak się tym jeździło. Ja pamiętam, że miałem coś problemy z tym Golfem i te problemy polegały na tym, że na zakrętach bardzo było mi ciężko. Ciężko mi się skręcało nim. I dosyć mocno wchodził w drift, mimo że co, właściwie powinien wchodzić w drift, bo ja sobie tutaj większość napędu dałem na tył, ale te zakręty trzeba bardzo ostrożnie brać, mimo wszystko. Może powinienem jednak zostawić tutaj napęd naprzód, jak mieliśmy w Golfie R wcześniej, ale dobra, spokojnie. Jeszcze nie wszystko stracone, to dopiero początek wyścigu, więc wszystko może się zdarzyć. Używamy jak zwykle strumienia aerodynamicznego, czyli cienia, za innym graczem, za innym samochodem i tyle. I robimy to i wygrywamy. Dobra, tu trzeba ładnie checkpoint zaliczyć. Ojojoj, okej. No i gitara, udało się wysunąć na prowadzenie. Gram sobie teraz na tym moim takim dziwnym, zepsutym padzie. Ja go kupiłem na Allegro używanego i powiem wam, nie polecam używać. W ogóle kupować używanych padów. Naprawdę z nim jest coś nie tak. A stuwa poszła, no. Nowy kosztuje 200, tam chyba 50 zł taki pad. Można gdzieś też taniej pewnie dostać. Ale ogólnie ja kupiłem sobie na Allegro takiego i powiem wam, że naprawdę, on szwankuje. Ja gdzieś czasami skręcam, on nie skręca. Na przykład jakiś samochód czy postać w grze. To jest dramatyczne i powiem szczerze, że no, jak coś to odradzam. Odradzam takich zabiegów. Te pady są świetne ogólnie. Ale no, trzeba raczej kupić nowy, albo naprawdę wiedzieć, od kogo się kupuje, od jakiegoś, nie wiem, kolegi, który tam mało grał na konsoli, albo nie rzucał tym padem. Bo ten pad ewidentnie był rzucany, więc ja kupiłem. Albo nie był dbany w ogóle. Straszne sprawy się tutaj z nim dzieją, naprawdę. I ja nieraz sobie wyrywałem włosy przez niego. Jeju, to w ogóle coś tutaj za jasna jest ta grafika w tej grze teraz, tak patrzę sobie, nie wiem czemu. Może uda mi się to zaraz tutaj zmienić. Bo moja nagrywarka tam może czasami troszeczkę rozjaśniać ten obraz, ja zobaczę, czy jakieś dziwne ustawienia się nie powgrywały, bo to podłoże jest tutaj zupełnie białe. Może uda mi się to szybciej się naprawić. Tylko sobie dojadę do tej mety. Okej. No i dobrze, teraz sobie trochę ściemniłem, to chyba nie będzie tak jasno w tych niektórych momentach. Denerwowało mnie to, szczerze mówiąc. W niektórych miejscach gra wyglądała fajniej, ale no na przykład na tych ustawieniach, co tutaj miała ta nagrywarka, ale w niektórych, tak jak teraz, no nie było widać w ogóle tej drogi, dlatego sobie ściemniłem i powinno być teraz wszystko w porządku, zaraz zobaczymy. Dostałem tam jakąś kasę, dziwne, że mi się to chyba nie zapisało, albo ja nie pamiętam, co ja zrobiłem w tym poprzednim odcinku, naprawdę, przyznaję się bez bicia. Także to dziwna sprawa jest. Dobra, to wszystko na tych mistrzostwach. Przegrupujcie się w centrali w Montelino, gdy będziecie gotowi. Okej, okay, dobra, spoko. I wybierzemy sobie nowy samochód do tuningu. Ciekawe, czy ja mam w ogóle... O, teraz ta droga wygląda w porządku. Wszystko widać, jak trzeba. No nie? Moim zdaniem jest lepiej. Teraz tak, idziemy sobie na te właśnie mistrzostwa. Można się tu tepnąć?
Można, ale ja mam tyle kasy, że spokojnie mogę się tepnąć, nawet płacąc za to, bo no, ja nie wiem, jakoś na online zdobyłem dużo kasiory, tam się dużo kasiory zdobywa. No, trzeba jeździć, ale jeżdżenie na online jest dużo przyjemniejsze niż na singlu. Mamy tam normalnych graczy po prostu, nie? To jest to. Ja lubię właśnie rozgrywki multiplayerowe. Sorry, że tak mogę dziwnie brzmieć, ale naprawdę mam chore gardło. Nie wiem od czego, jest zajebiście ciepło. Lecimy do Saint-Martin. Nie wiem. Samochody dostępne cenowo, samochody w warsztacie. No dobra, bierzemy GT Championship. Chyba takimi jeszcze nie jeździłem. A tutaj mieliśmy jeszcze do dyspozycji klasyki. No, klasykami to Lucek raczej nie chce pojeździć. Tak, tutaj jest chyba... O, ale fajny Ferrari. Ostatnio przeglądałem sobie ofertę Jaguara. Patrzyłem, jakie mają samochody w ofercie. No i zdecydowanie... Kurczę, no niektóre te sportowe samochody są świetne u Jaguara. Nie wiem, jakoś mi przyszło na mail. Ale, o właśnie, może bym Continentalem sobie pośmigał. Tu jest XKRS. BMW też bym sobie pośmigał. Pośmigałbym sobie tym, nie, bo to jest jakiś klasyk. Ja boję się, że będę tutaj kiepsko wchodził w zakręty. Gran Turismo to też jest świetny samochód. Ale myślę, że na dzisiaj wezmę sobie Bentleya GT Speed. Chociaż, no... A, dobra. Tutaj mamy polecane projekty. Ciekawe, czy tym razem mi się wczyta. Mam 108 poziom. A wczytuje się coś, proszę bardzo. Mamy jakieś malowania. Takie. No nie wiem, co tutaj wybrać. O, złoty. No i tu mamy Monster Energy. I czerwony, ale fajnie wygląda z czarnymi felgami, podoba mi się bardzo. Jakie malowanie. Taki czerwony bardzo mi się podoba. Bo ja ogólnie lubię tego typu samochody, jeśli mają pełny kolor, a nie jakieś tam ponakładane byle jak naklejki. Wolę jednak, żeby były w takim normalnym lakierze od producenta. Chociaż nie wiem, czy akurat Bentley ma w swojej ofercie czerwony kolor akurat dla tego modelu, tak się zastanawiam. Ale wygląda bardzo ładnie, podoba mi się i dlatego sobie wybrałem. Poza tym ten samochód ogólnie jest z wyglądu bardzo ładny. On tak nie przekonywał mnie do siebie, jak go pierwszy raz zobaczyłem i w ogóle. Ale jest to naprawdę fajna bryka. No spójrzcie tylko. Wyjątkowy coupé, styl Bentleya zachowany, a jednocześnie coś zupełnie innego niż wszystkie inne coupéki, no. Widać, że to jest Bentley. Spojrzysz, mówisz Bentley. To jest to. O nie! Nie gadajcie, że on tak zajebiście brzmi. Posłuchajcie tego. Ja chyba muszę muzykę wyłączyć na chwilę, bo naprawdę to, co się tutaj słyszy... to nie jest jeszcze poziom Mercedesa nie SL, tylko tam jakiegoś, nie pamiętam już. Boże, 63 w każdym razie. C63 chyba, no C63. Kurde, chciałem mu zdjęcie zrobić, mi się to nic... Zapomniałem w ogóle totalnie, jak się tutaj zdjęcia robi, jak się cokolwiek tutaj robi. Sirocco R. Tak, Mercedes brzmi chyba najlepiej w tej grze, to jest najlepiej brzmiący samochód w tej grze, C63, no ale, kurde, Bentley też robi tutaj, nie zdjęcia, tylko chciałem ten hud wyłączyć. Bentley też robi tutaj robotę i bardzo fajnie brzmi ten, po prostu fajne auto. No i jedziemy, kawałek mamy do przejechania, zerknę sobie tylko na mapkę. Czy można jakoś skrócić? Ale nie, to jest chyba jedna z najlepszych dróg, jakie możemy... Nie do końca. Możemy pojechać autostradą dookoła i myślę, że to będzie nawet lepsze. Dlatego... O, tu trzeba zjechać jakoś na dół. Bo jesteśmy na wiadukcie, więc tutaj sobie zjedziemy. I pojedziemy naokoło. I przy okazji zobaczymy, ile ten Bentley wyciągnie kilometrów na godzinę bez żadnego tuningu. Jestem bardzo ciekawy. A tak myślałem sobie o tym dodatku Storm Island właśnie w Fordzie. Nie wiem, czy o tym już mówiłem, czy nie, ale w ogóle jakoś mi do tego dodatku nie ciągnie. Ja poglądałem sobie kilka tam filmików na temat tego dodatku. I to są takie rajdy i w ogóle ja jednak wolę jeździć po asfalcie. Fajnie od czasu do czasu jest takie urozmaicenie tutaj w Fordzie, jeśli sobie wyjedziemy na jakiś offroad, czy nie wiem, wyścig przełajowy.
ale zdecydowanie bardziej podoba mi się to, jeśli mogę się pościgać po asfalcie. I w zasadzie nie potrzebuję takiego fajnego dodatku. On jest fajny, tylko jakoś mi do niego nie ciągnie po prostu. No, wolę jednak takie wyścigi niż rajdowe. A zobaczmy teraz przy okazji, jak wygląda Bentley w środku. Klasyczny zegarek po środku. Wow! Ze wskazówkami zegarek. Tutaj widać też monitor, ale on się nie świeci, pewnie ze względu na ograniczenia mocy konsoli. No i jedziemy sobie, tam jest chyba w milach na godzinę prędkość podana na wyświetlaczu. 173 mile na godzinę i 284 km na godzinę. A jeszcze zobaczę, czy ja dobrze jadę. No chyba dobrze, bo to tutaj tak naokoło trochę i tutaj gdzieś sobie zjedziemy w tym miejscu. No ale kamera z maski jest jedną z takich najbardziej imersyjnych? Nie wiem, jak to powiedzieć. Najlepiej widać z niej prędkość, no nie? Bo jak się tak przesiądziemy z kokpitu, tutaj mamy wrażenie, jakbyśmy jechali rzeczywiście 20 na godzinę. Ten efekt prędkości w Fordzie jest fajny, ale muszę przyznać, że od pewnego momentu te gry ogólnie wyścigowe są robione w ten sposób, że rzeczywiście w grze poruszamy się 20 na godzinę, i ten efekt prędkości jest tam jakoś sztucznie robiony przy pomocy różnego tam rozmazywania tam dookoła. A kiedyś były takie gry, na przykład jak Need for Speed World, gdzie te prędkości naprawdę były duże i nie potrzeba było jakiegoś rozmazywania dookoła czy czegokolwiek, tylko po prostu tam się jechało szybko. A dlaczego akurat tak jest? Moim zdaniem tutaj chodzi o lagi sprzętowe, lagi internetowe. Po prostu jeśli jakiś obiekt w grze porusza się wolniej, no to lagi są mniejsze. I myślę, że o to tutaj chodziło, tworząc taką grę. A pograjcie sobie na przykład w Trackmanie. W Trackmanie osiąga się niesamowite prędkości i rzeczywiście ta prędkość jest uzyskana, moim zdaniem, dosyć realna. Ale tam z kolei nie mamy kolizji włączonych, więc te serwery nie są aż tak mocno obciążone. Po prostu gracze sobie grają i już nie stykają się, nie dotykają, nie ma kolizji, więc sobie nabijają tylko czasy i też lagów nie ma. Ale gdy dochodzą kolizje i przy dużych prędkościach, no to serwery potrafią się zdławić. Dlatego to jest moje zdanie, ja nie wiem, czy tak jest rzeczywiście, ale myślę, że coś w tym jest, że te samochody jakoś nie poruszają się w rzeczywistości szybko, no bo jeszcze raz, ta kamera, jedziemy sobie, czy my normalnie byśmy jechali 160 na godzinę i jakbyśmy siedzieli w samochodzie, to tak by to wyglądało? No chyba nie. Ja jadę sobie teraz, o, normalnie 120 na godzinę i co? I tak jakbym jechał 20, no nie? 120 na godzinę, no spójrzcie na bok. Jak ja jadę swoim samochodem 120 na godzinę, to wszystko tak na poboczu zapierdziela, że dosłownie szok, no nie? A tutaj jadę sobie o 100, 140, jakbym miał 60, nie wiem, na godzinę, naprawdę. Także ta prędkość jest tutaj sztucznie tak zawyżona i wzbogacona o różne tam efekty, żebyśmy mieli wrażenie, że naprawdę tak szybko jedziemy. Ale wiecie co, mi to wcale nie przeszkadza, ja tylko zwracam na to uwagę, że tak jest, że kiedyś było troszeczkę inaczej, te gry były inaczej projektowane, ale to wcale nie oznacza, że jeśli naprawdę w tej grze się nie poruszamy bardzo szybko, to że jest ona gorsza od tych starszych gier. Po prostu trzeba czerpać z niej fan i fajne jest to, że możemy się pościgać w takim stylu, a nie innym. I to mi się w Fordzie podoba, właśnie ten styl ścigania. O, i mamy sobie miejsce, gdzie trzeba dojechać. Sant Martin. No i teraz tak, trzeba by było coś z tym Bentleyem zrobić. Najlepiej, nie no, przemalować nie. Witaj na mistrzostwach samochodów GT. Na linii startu pojawią się jedne z najpiękniejszych aut na festiwalu. Przynajmniej moim skromnym zdaniem. Okej. Okay. Wyścig, aby rozpocząć mistrzostwa. Spoko. Cofamy i wbijamy tutaj. Oczywiście zaczniemy od tuningu. O, mamy na jakąś nagrodę. No to chyba wbiłem poziom. No, pokazało się tam Audi RS4 chyba. Albo coś... kredytów pełno. Nieźle. Wbijamy. I zrobimy z tym samochodem coś. Nie wiem co. Rejestracja w mistrzostwach. No i... GT. W trakcie. No to to mamy. Dobra, spoko. To teraz trzeba tutaj samochód troszeczkę przerobić. Ulepszenia automatyczne.
No i teraz nie wiem właśnie. Tak naprawdę dawno nie jeździliśmy S2, więc zrobimy Bentleya na S2. To takie trochę niebezpieczne robiąc z tym automatycznym tuningiem, bo nigdy nie wiem co tam zostało ukryte, ale to zaraz ewentualnie sobie dostosujemy. Nie chcę za dużo tego klikać, wybierać i tak dalej, więc po prostu wybiorę sobie gotowy zestaw. A teraz chodźmy sobie zobaczyć co my tutaj mamy zainstalowane. A prawie chyba wszystko, o kurde jaka moc, jaka statystyka w ogóle. Ile to ma kuniów? Trzeba by było sprawdzić. No ten samochód powinien być teraz zajebiście szybki. No nie ma opcji, żeby coś było szybsze od niego. Najlepsze opony, najszersze. Rodzaj opon. No nie mamy. No to są najlepsze opony, jakie mogą być. To bardzo dobrze. Zostawiamy sobie bentleyowskie felgi. Zobaczymy, jakie możemy dodać tutaj o spoilerowanie. Nawet coś tutaj jest. I skumajcie to. No jest kilka opcji. Najciekawszą jest ta, ale moim zdaniem Bentley traci teraz swój taki urok. Ale jest naprawdę sporo opcji jak na Forze. To jest chyba, aha. Sportowy, ale on chyba nie jest bez regulacji, no. A ten jest z regulacją. To dajemy sobie go, ewentualnie jak coś nam nie będzie mi pasowało, spoiler. O, żeż ty w mordę. A mi się tak strasznie podoba Bentley bez żadnych spoilerów z tyłu. A tutaj mamy coś z regulacją. Nie wiem, czy dawać, czy nie. No zobaczę, jak będę miał problemy straszne, to zainstaluję. Ale... O, kurde. Jaki kozok. Teraz, czy on ma z tyłu silnik? Bo ja widzę tutaj chyba jakiś intercooler. Ale to nie jest chyba intercooler. Tak po środku. Cholera wie, ale... Kurczę, no... No dobra, nie mogę kamery inaczej ustawić, ale kupiłem to. Zobaczę, jak wygląda ten Bentley. Za moment. Pro... Ohohoho! Wydechy z boku, to lubię. Tak, o kurde. No to... to mi się podoba. Spoko, teraz ma dużo groźniejszy wygląd. No chwileczkę, ten samochód może teraz osiągać takie prędkości jak Bugatti Veyron. I rzeczywiście tych wydechów z tyłu nie ma. Super to wygląda, wow. Naprawdę, wow. Ten samochód teraz naprawdę super wygląda. Konwersja, mamy tylko napędu. Ej, mamy AWD? A no tak, w Bentley jest przecież AWD, ale możemy zmienić na RWD. Ciekawe. Zobaczmy układ przeniesienia napędu. Tutaj chyba wszystko na maksa jest poinstalowane. Poza dyferencjałem. To jest też ciekawe, że gra nie instaluje nam dyferencjału sama z siebie. I przez to nie możemy później modyfikować tego samochodu jakoś dodatkowo. Dobra, całkowicie chyba odciążony jest. No mówię, chyba tu wszystko jest włożone, co mogło być włożone. Zawieszenie, wyścigowo, no wszystko, 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 że wszystko, no to super. W takim razie, teraz będzie trzeba go po prostu dostosować, tuningować. I tak myślę, że najpierw, zanim zajmę się tym tuningiem, to wyjedźmy i zobaczmy, co ten potwór teraz potrafi, bo to już nie jest Bentley, to jest potwór. Zobaczmy, jak wygląda w grze. O Jezus Maria, to już nie jest Bentley. Waha! Nie, no ja muszę go posłuchać troszeczkę bardziej. Jest. To jest klasa S2. Bentley GT. Wow! 300... O Jezus! 400 pęknie, czy nie? Siódmy bieg, 370. Tu tak naprawdę nie potrzeba takiej prędkości, ale z ciekawości sprawdźmy. No, już kończył się bieg. Już nie pamiętam. 390, 92, 3, 4, 5. Kończy się prosta. 8. Jechałem trochę z górki, więc było łatwiej. Ale bieg już jest na wykończeniu. 7. 8 biegów ten samochód ma? Ło, ja myślałem, że to ostatni bieg jest! 7, ale na 8 to tak muli, że szok.
Jezu, trzeba zmienić ten tuning. Momentos. 8 biegów. No, nie wiedziałem nawet. No, trzeba tak, skrzynia biegów. Przyspieszenie. No, na 8 taki już mulasty był, że szok. 400 km na godzinę to jest i tak za dużo. 370 to jest wystarczająco 100% do tej klasy. No dobra, dajmy trochę więcej. No właśnie, tak jestem ciekawy, czy jeśli. Czy uda się tutaj osiągnąć 400 km na godzinę, żeby ta statystyka tylko tak dotykała. 426. Tutaj widzę, że jest pokazane. 403 powinniśmy teraz osiągnąć. No dobrze, zobaczmy opony. Co do prowadzenia, chyba nie mam zastrzeżeń. Całkiem jeździ. Muszę jeszcze posprawdzać na zakrętach, no bo teraz jechałem na prostej. Ale jest to samochód AWD, czego się tak. Zapomniałem o tym, więc się nie spodziewałem. I no może być troszeczkę ociężały na zakrętach, więc prawdopodobnie coś tam się pobawię z dyferencjałem. Nie wiem jeszcze jak. Wow, nie wiem jeszcze jak z oponami, ale na pewno widzę, że stabilizatory są zbyt luźne. Będzie trzeba je troszeczkę bardziej usztywnić, żeby samochód był bardziej responsywny. Co też ma negatywne skutki, ale no nie zawsze. Dobra, jest 8 już bieg. 8 biegów. To jest chyba pierwszy samochód w tej grze, który ma 8 biegów. No i teraz ciężko. Ciężko ogólnie tu 400 km na godzinę osiągnąć tym samochodem. Buja nim trochę. Będzie trzeba te stabilizatory usztywnić na bank. No teraz jadę pod górkę, a wtedy jechałem z górki, bo to jest leciutko tak pod górkę. Więc może jeśli pojadę w drugą stronę, to będzie lepiej i uda się te 400 osiągnąć. Wow. No dobra. No teraz jeszcze sobie weźmy. Tu jest. I tak, stabilizatory. Tu. One już są dosyć sztywne. Także to nie jest takie proste. Tłumienie, aerodynamika. No tutaj docisk mamy tylko z przodu. No i jeszcze dyferencjał. Trzeba by dać bardziej na tył. O, już jest trochę na tył. No, ale nie chciałbym też tak bardzo dawać na tył jak w poprzednim odcinku w Golfie R, bo ten Golf strasznie driftował, a my takiego efektu uzyskać nie chcemy. Skrzynia biegów, tu mamy OK. Ciśnienie, no może z tyłu troszeczkę zmniejszymy. A w sumie to nie. No właśnie, jak my to powinniśmy to zrobić, bo teraz mamy ten napęd tak rozłożony inaczej. A dobra, zobaczymy co się stanie z takim ustawieniem. I teraz pojedziemy sobie w drugą stronę i zobaczymy czy uda się te cztery paki osiągnąć, a następnie grzejemy już od razu na wyścig. O, ale rakieta, ja cię nie mogę. Siódemka. Cholera, no tak to my nie osiągniemy tego V-Maxa. Udało mi się jakoś wykontrolować, ale jeszcze powinienem osiągnąć te 400. Tam będzie taki długi zakręt. No tu jest zajebiście długa górka, więc jak nie tutaj, to już chyba nigdzie w Forzie się nie osiągnie takich prędkości. Nie no, powinien osiągnąć, ale na tej 8 ma strasznego muła. 90. Powinien sobie dać radę. Tu jest taka prosta. No już z bólem serca, dosłownie bardzo mu ciężko jest. Więc nie jest tak, że każdy samochód możemy zrobić tak, aby jechał te 400 km na godzinę albo i więcej. Co mnie cieszy, bo okazuje się, że nie każdy samochód w Fordzie można zrobić tak samo. Ale my tutaj spoiler mamy, on jest wysuwany, zobaczcie na to. Jest taki malutki spoilerek. Tylko ja nie wiem, czy on coś tutaj robi przy tak zwiększonej mocy, przy tak przepotrasowanym samochodzie. Nie wiem. No dobrze, wracamy sobie na nasze zawody. Kurczę, kawałek odjechałem. Ale to nic. Tutaj. Szybka podróż. Trochę kasy stracę. 7000 kredytów. Ale zaraz tą kasę odzyskamy. Spokojnie.
No i trzeba muzykę włączyć, bo ja tak wyłączyłem sobie, chciałem posłuchać tego Bentleya, a teraz będzie się trzeba skupić na wyścigach. Okej, lecimy. Zobaczymy, jaki intercooler. A to jest taka teksturka, to akurat wygląda słabo, to mogli ukryć, bo no tak, teksturka wygląda dwuwymiarowo, niefajnie. Powinno to i lepiej wyglądać jednak w Forzie. No ale cieszymy się, że chodzi na konsoli już dosyć wiekowej, takiej słabej sprzętowo. Więc okej. Poziom trudności bez zmian. Tam mam tylko kontrolę trakcji włączoną i ABS. No i dobra, gaz. Wow, start ma niezły. No, naprawdę niezły start ma. No dobra. Teraz tak, zobaczymy, jak na zakrętach sobie radzi. Tutaj widzę jeszcze jeden Bentley jest. Jest Jaguar XKRS. I kilka tych Jaguarów jest. Tak naprawdę tylko jeden Bentley, taki jak mój. No nie taki jak mój, bo mój jest jeszcze dodatkowo spoilerowany w jakimś tam super pakiecie. Troszeczkę mnie zarzuca tutaj. Wow! Nawet bardzo. Co się stało? Zarzuciło mnie tutaj, jak zjeżdżałem z tego wzgórza. Prawdopodobnie zabrakło mi docisku, więc chyba niestety będzie trzeba zainstalować spoiler i zwiększyć ten docisk, bo samochód dosłownie zaczął latać, zaczął się bujać na boki. Także ten docisk sobie za moment zwiększymy, przez co zmniejszy się przyspieszenie. Muzyka, gdzie jest muzyka? Ale kurczę, radzi sobie to auto, naprawdę sobie radzi. Jeśli chodzi o osiągi, to jestem naprawdę mile zaskoczony. No na zakrętach, ale no, do zakrętów trzeba się przyzwyczaić. Troszeczkę każdy samochód troszeczkę inaczej się prowadzi tutaj w Fordzie, więc trzeba dać sobie czas też. To nie jest tak, że samochód jest bardzo zły. Okej, udało się jakoś wyprostować. Nie jest tak, że samochód jest jakoś super zły. To jest też do albo regulacji, albo nauczenia. No. Trzeba samemu zdecydować, co się chce zrobić. Okej, tu zarzuciło troszeczkę, musiałem kontrolować, ale ustawienie napędu chyba w ten sposób to jest najlepsze rozwiązanie do tego samochodu, bo naprawdę ja czuję, że mogę z niego wycisnąć więcej, tylko na razie się boję wypaść z trasy, więc jadę tak troszeczkę bardziej ostrożnie. Ale czuję, że naprawdę on ma moc, on ma moc. O, tutaj trochę źle pojechałem. Cofniemy sobie. O, może tak. Dobra. No, rzuca mu dupę trochę. Nie wiem dlaczego. No, pewnie chodzi o docisk. Będzie trzeba ten spoiler zainstalować. Znaczy, to by brzydko wyglądało trochę, wiem. Zainstaluje się ten mały z regulacją. I powinien wystarczyć. Ale dupa mi troszeczkę lata. Na wzgórzach, na wzniesieniach konkretnie. Także tutaj, no, trzecia pozycja to nie jest tak źle. Da się to jeszcze odrobić spokojnie, Bentleyem. Czuję się w nim bardzo fajnie i to jest naprawdę duża zaleta tego samochodu. No ale trzeba będzie zwiększyć docisk, także spoiler instalujemy i to powinno załatwić sprawę. Chociaż tutaj już spoiler fabryczny jest, ale on nie robi takiej roboty, jak my wymagamy. No niestety trzeba tu zainstalować coś jeszcze. To jest za mało. Jak ja lubię tą muzykę w Fordzie, wiecie co, ja sobie tu tak wbijam do gry i czuję ten klimat taki wyluzowany, jestem bardziej, nie wiem jak to opisać, ale to jest fajne. Takie tutaj smaczki są w tej grze. O, mamy tutaj niedaleko centrum, więc tylko wycofać. Och, chciałem tak fajnie nawrócić, ale się nie udało. Wow, ten samochód ma fajną moc. Najlepsze jest też to, że ja czuję, że on jest ciężki. On nie tylko wygląda na ciężkiego, on ma tutaj kratę założoną, jest odciążony. Pewnie wszystkie bariery ma wywalone z siebie, ale ja i tak nadal czuję, że on jest ciężki. To nie jest źle, to jest fajne. No dobra, tunik Zapraszam. Co mogę dla ulepszenia. ciebie zrobić? O, spoilerowanie chcę. Regulacje z przodu mamy, to tylko trzeba jakąś ławkę z tyłu zainstalować. No i trudno. Zainstalujemy sobie takiego. 800 kW on ma? Teraz sprawdzimy. Tutaj można, jak się coś instaluje. O, jest. 800 kW. 2 tony prawie waży. To jest dużo. Dużo jak na samochód sportowy. Nie wiem jak na klasę GT, ale wydaje mi się, że jak na samochód sportowy to jest dużo. No i dobrze, mamy spoiler.
No, ze spoilerem Bentley to już nie to samo, no. Już nie wygląda tak fajnie. A ten większy spoiler to już mi w ogóle nie pasował. Jakiś taki, on był sztuczny w ogóle. Strasznie. Może jakbym zmienił kolor na tym samochodzie, to by to wyglądało trochę lepiej, ale już się nie będę w to bawił. Zwiększymy troszeczkę docisk. Co ja tu zrobiłem? Zwiększymy troszeczkę docisk na tyłku. Dobra, stary, daj znać, czego potrzebujesz. I to powinno załatwić sprawę, jeśli chodzi o te rzucanie tyłkiem. Gdzie aerodynamika, właśnie. Tył. Pokonywanie zakrętów. No i dobra, troszeczkę się to przyspieszenie zmniejszy, pogorszy, ale miejmy nadzieję, że już powstrzymam ten dziwny efekt rzucania dupą na boki. Mam nadzieję. No trzeba będzie to sprawdzić, oczywiście jeżdżąc po jakichś tam wzgórzach, niewzgórzach. Zobaczymy. No, tak czy inaczej, no nie da się zbudować samochodu 100% idealnego, no. Zawsze jakiś będzie tam defekt, z którym będzie trzeba z samochodem walczyć, ale czy nie tego właśnie oczekujemy od samochodów? No gdyby były idealne, to już by nie było chyba to, co nie? No to dobra, to sobie jedziemy teraz tak. Tutaj mamy coś, tu chyba sprint. Zawracamy. No, także jedziemy sobie, kurczę, no nie wiem, czy ten spoiler wymienić, ale ten drugi, on jest większy. Ale on jest chyba tylko na pokaz, bo on nie był z regulacją, a nas interesuje regulacja. Zobaczcie, jak blisko malują się te pachołki. Już znikają. No taka scena ma naprawdę spore ograniczenia, naprawdę. Gdyby Forza była na PS4, nawet bym się nie zastanawiał, brałbym PS4. Ale to nie znaczy, że Forza jest jakoś, nie wiem, grą złą czy coś. Wybrałem właśnie konsolę tę ze względu na Forzę, bo uważam, że jest bardzo fajna gra. I zawsze chciałem w nią grać, i to było moje marzenie, żeby pograć w Forzę, a jeszcze większym marzeniem było dla mnie nagrywać to dla was. Chciałem mieć na swoim kanale właśnie tę grę, bardzo. No i teraz mamy deszcz. Powinienem mieć lekką przewagę, bo mam napęd na 4 koła. Kurde, ale start w tym samochodzie to jest naprawdę wielki plus, wielka zaleta. Świetnie się ten samochód wspiera. O, to już nie było świetne. To nie było świetne. Maserati mnie tutaj zablokowało. Nie wiem, czy uda się to jeszcze odratować. Teraz on się zablokował. Udało się odratować. No bardziej cofnąć nie mogłem, bo tam już był start. Ale wow. Robi robotę ten samochód, naprawdę. Dobra. Kurde, ale jest świetne. Ja bym chyba będę brał na multika. Ale nie wiem, jak właśnie będzie szło mi z normalnymi graczami, bo ja tu gram z botami, to nie są maszyny super. No ale jeśli chodzi o samo zachowywanie się pojazdu i feeling taki jego, no jest super. Naprawdę potrafię go wyczuć. Tym bardziej, że teraz mamy śliską nawierzchnię. Ospoilerowanie przy takiej mocy jest raczej niezbędne. Woo! Ale to zrobiłem. Nawet nie wiedziałem, że mi się tak uda. Byłem na 100% pewny, że uderzę w bandę. A tu nie. Mogłem tu nie puszczać gazu, ale bałem się, że polecę gdzieś tam na jakiś pagórek i wylecę w kosmos, na jakieś drzewo. Tutaj też leciutko driftem. Napęd jest ustawiony 60, nie, 70 na tył i 30 na przód. Tak troszeczkę driftem możemy to pokonywać, ale naprawdę bardzo, bardzo fajnie jest w tym aucie. Muszę przyznać, że jeśli gracie w Forzę, spróbujcie sobie tego tuningu. Jest spoko. No dobra, to postaram się troszeczkę mniej tym driftem ten zakręt wziąć. Zobaczymy, czy uda się tak ładnie wyhamować i pokonać ten zakręt. On był dosyć ostry, ale udało się bez problemu. Co prawda dosyć wolno jechałem, jak na Forze. Dalej 200 na godzinę, no ale jak na Forze to nie jest zbyt szybko. Można raczej się spodziewać tego, że ktoś nas wyprzedzi. A tutaj kolejny mój błąd, czyli hamowanie ze skręconymi kołami. Raczej powinienem to zrobić tak. W ten sposób wyhamować, prosto jadąc i dopiero wtedy brać zakręt. Tak się właśnie hamuje, bo jeśli, no w Fordzie tak jest, nawet jakbyś miał wszystkie wspomagania włączone,
To i tak jest lipa z hamowaniem ze skręconymi kołami. No, niby to jest gra arcade'owa, ale no, tego się po prostu nie robi. Super! To jedziemy dalej. Udało się wygrać. Powiem szczerze, bez większych problemów. 11 tysioków. Yeah, zaraz pęknie kolejny poziom. Horizon BSL. To jest moja ulubiona stacja, ale tych stacji jest coraz więcej, jak się gra właśnie w Forze. One się odblokowują chyba wraz z poziomem, co jest fajne. Tak powinno być w każdej grze. Ale ja zachwalam tą Forzę, co? Chyba za każdym razem, jak w nią gram. Sorry, ale jestem tak podjarany, że to się nie da opisać. Do tej pory. A już tyle gram. Ciekawe właśnie, jak Forza wyjdzie... Forza Trójka Horizon. Forza Horizon, bo to trzeba podkreślić. Ja nie jestem fanem wielkim Forzy ogólnie, bo ja nie przepadam za torówkami. Przetestuję sobie Forzę Motorsport Apex na peceta, ale nie jestem wielkim fanem Forzy, bo Forza wywodzi się właśnie z wyścigów typowo torowych. A ja nie lubię torówek. Ja właśnie lubię takie gry jak ta. Mamy wolną przestrzeń, jeździmy sobie po drogach pięknych gdzieś tam w takiej scenerii. Wszystkie możliwe, najlepsze wozy świata mamy do dyspozycji. Tuningujemy je pod siebie. A, super sprawa. I mam do tego piękną grafikę. Ale nie jazda po torach. Bo to jest moim zdaniem... Dobra, grzejemy. Torówki są nudne, poza tym jedziemy cały czas te same tory. Udało mi się... zaliczyłem checkpoint, okej. Cały czas te same tory. Czy masz, nie wiem, Grid Autosport, czy masz Forza Horizon, czy masz jakąś inną grę wyścigową na torach. Cały czas masz te same tory. I jedna gra z drugą prześciga się w tym, która to lepiej odwzorowała ten tor. O, tutaj jest ta tablica, a tu jest ta flaga. I to jest lepiej odwzorowane niż tutaj. Jeszcze się kłócą, jakieś wątki na forach powstają na ten temat. Dajcie spokój. Ja właśnie lubię, jeśli twórcy gry wymyślą sobie sami jakiś taki obszar, gdzie będziemy się ścigać. To jest świetne. Jak na przykład macie The Crew, Stany Zjednoczone, masę różnych dróg do wyboru, do koloru. Czy możecie ścigać tam po, nie wiem, ośnieżonych trasach, czy po pustyni, czy po wyschniętym jeziorze Bonneville. Co tylko chcesz. I to jest super. A wchodząc sobie do... szkoda gadać po prostu, szkoda gadać. Wchodząc sobie do każdej takiej wyścigałki, no ktoś może lubić, tak, no ja jestem Lucek, no ja mogę nie lubić, ale też nie chcę, żeby ktoś się pomyślał, żeby ktoś poczuł się obrażony, że o, ja nie lubię, to mówię, że to jest do dupy i już, i nikt nie ma prawa w to grać. Nie, no ktoś lubi, to sobie gra, no co mi do tego, ale... no, dla mnie to nie jest to. Ja wolę jednak, żeby te trasy były jakieś takie fikuśne, żebyśmy mieli coś do wyboru, żebyśmy mogli pojechać tam czy tu. Ja od dziecka lubiłem gry sandboxowe, jestem wielkim fanem Just Cause, jestem wielkim fanem GTA. I tego typu gier. Zawsze lubiłem swobodę, zawsze lubiłem robić to w grze, co nawet twórcy nie przewidzieli. I to było dla mnie czymś wielkim. A nie jest zamknięty na torach. Też nigdy nie lubiłem właśnie konsolówek, typowych gier, jak na przykład masz przygodówkę i idziesz takim korytarzem, gdzie gra cię prowadzi przez zarączkę, przez kolejne etapy gry. No, to nie dla mnie, no ja tego nie kupuję, tak jak nie lubię właśnie Call of Duty przez to. Okej, niektóre gry są fajne, na przykład Dead Space. Bardzo mi się podobał. Taka też typowa konsolówka, idziesz cały czas korytarzem. Jeszcze była jakaś taka gra, która naprawdę przypadła mi do gustu. Ale tak to... A, jeszcze na PS4 jest... jak ta gra się nazywa? No, też taka przygodówka. Ale ja właśnie tego typu przygodówki... lubię go. Ja tego typu przygodówki lubię oglądać właśnie u innych youtuberów. Nie chce mi się tego przechodzić. To jest, idziesz tym całym korytarzem, poznajesz całą tą historię, naciskasz tylko W, ewentualnie kilka razy postrzelasz myszką i tyle. W sumie nie ma w tym nic, co by mnie jakby kręciło. Nie wiem.
takie jest moje odczucie. 14 tysiaków, okej. No, a i sobie to oglądam u innych youtuberów i ta historia jest fajna. Oni sobie tam opowiadają o tym wszystkim, to jest ekstra, no nie? Ale no, sam bym tego jakoś nie przeżył. Jakby nie chciałbym marnować na to czasu, powiem tak. Dobra, mamy tutaj. Podczas gdy mogę grać sobie na przykład taką Forzę i w niej robić to, co ludzki lubią najbardziej, czyli ścigać się wspaniałymi samochodami po całym świecie, gdzie tylko chcę. Czy ten płotek jest rozwalalny? Jako jeden chyba z nielicznych jest. Tak, bo są tutaj takie murki, płotki, niewidzialne ściany, przez które nie można przejechać, ale to dlatego, żebyśmy przypadkiem nie wjechali samochodem do wody, bo no... woda tutaj nie działa. Niestety to jest chyba jakaś tylko teksturka. Nie wiem, czy jakiś gracz kiedyśkolwiek wjechał tutaj do wody samochodem. Grałem jakiś klip z gry. Ciągle nie wiem, gdzie te klipy są zapisywane, ale okej. No i spoko, jedziemy sobie dalej. To już będzie ostatni wyścig w tych mistrzostwach. Muszę powiedzieć, że Bentley jest naprawdę w porządku. Nie wiem, czy poziom tych botów jakoś się obniżył, czy coś, ale Bentley miażdży. Ja chyba sobie za bardzo uwielbiłem w tej grze samochody z napędem na 4 koła, ale nie. Bo mam Corvette C5 albo C4, nie, raczej C5, która dosłownie wymiata. No tamten samochód jest tak mega stabilny, że to jest szok. Ja kupując go kiedyś, to jest ogólnie już klasyk. I bez tych wszystkich wspomagań, nie naprawdę ten samochód na wybojach, czy na offroadzie, gdziekolwiek, ja nie wiem, co ja z nim zrobiłem. Czy jakoś stuningowałem, dostosowałem, czy co w nim mam za części. Ale tamten samochód naprawdę, mimo że ma napęd na tył, świetnie się prowadzi, świetnie się trzyma drogi. Jest chyba w klasie A, chyba tak. I naprawdę robi robotę. No dobra. Tutaj trzeba troszeczkę powoli, bo są dość ostre zakręty, ale na prostych, co ten samochód robi? On rujnuje inne samochody dosłownie. Samochody jadą tu i normalnie łezki im lecą, jak widzą, jak mój Bentley przyspiesza. To jest coś wspaniałego. No, trochę na zakręcie przyhamowałem, ale to nic. Nacisnąłem troszeczkę gazu i już mnie wywaliło za zakręt. Ja. Dobra. No tutaj trzeba się troszeczkę sprężyć, dlatego że to już jest ostatni wyścig. No i wypadałoby go wygrać. Bo nie wiadomo, kto tam jedzie na przodzie. A może to jest właśnie mój rywal w klasyfikacji generalnej, który może dwoma punktami mnie wyprzedzić, a tego bym nie chciał. Dlatego ładnie tutaj doganiamy czołówkę. I staramy się je trzymać jednak asfaltu. No, spadła Ferrari, bo szła. Pięknie, tak, poza asfalt. No i teraz spróbujemy w strumieniu za tym Maserati się trzymać. Fajne jest to Maserati Gran Turismo. Podoba mi się z tyłu, chociaż jak tak patrzę z boku, to nie do końca podoba mi się ten tył. Znaczy, to jest kupejka, ale wygląda trochę jak sedan, nie sądzicie? Dobra, tu mnie trochę rzuciło, ale udało mi się ładnie wykontrolować. Trochę źle biorę te zakręty, ale naprawdę ja mam wrażenie, że ja w tym Bentleyu w ogóle nie muszę się tym przejmować. Jak będę chciał, to je wezmę dobrze, jak będę chciał, to je nie wezmę dobrze, a i tak wygram. I tak dojadę na wysokiej pozycji, bo ten samochód jest po prostu zajebisty. Pierwsza pozycja. Oj, nie wiem, co z tym moim gardłem, ale masakra. Właśnie wygrałeś kolejne mistrzostwa. Podobno zwróciłeś uwagę najlepszych kierowców na festiwalu. Tak? Którzy będą walczyć o miejsce w finale festiwalu Horizon, więc potraktuj to jako komplement. Raczej przegrają ze mną. No dobra. Mamy załatwione. 13 tysioków. Pięknie. No i co, udało się zrobić
te mistrzostwa bez problemu większego pięknym Bentleyem. Dobra, żegnamy się z Saint Martin na jakiś czas. Spotkajcie się przy centrali, gdy będziecie gotowi. Wyruszamy na kolejny etap wycieczki. Okej. Bentley, no jak go oceniacie? Oceńcie go jakoś. Opiszcie w komentarzu, co myślicie o tym samochodzie. Ja swoimi słowami powiedziałem coś na jego temat. No to jest spoiler, nie do końca pasuje, ale była to konieczność ze względu na to, aby samochód lepiej się prowadził. No teraz jest zdecydowanie fajnie, jak się ten docisk zwiększyło. Naprawdę, jest to odczuwalne. Ten samochód zdecydowanie lepiej się teraz prowadzi, a ogólnie też wygląda świetnie, no. Chciałbym go zobaczyć w rzeczywistości, a zresztą ja go widziałem w rzeczywistości, ale nie z takim tunigiem, z takim pakietem, nie w wersji GT, tylko w wersji Supersport chyba widziałem. Ale nie z tym samym spoilerowaniem i w ogóle. A już nie myślę o tym, żeby się nie przejechać, no. Piękny jest, jest taki naprawdę, wygląda masywny, na masywny. I wygląda tak po prostu brytyjsko. Jest świetny. A co wy o nim myślicie? Trzymajcie się, na razie. Pa, pa. Wtedy wygląda lakier tego samochodu bardzo podobnie do koloru świateł, jeśli mamy ksenonowe zainstalowane. O, prawie że złoty. No, to jest super sprawa. Ale